praktyce życia seminaryjnego jest taki piękny zwyczaj, że klerycy w ramach swojej formacji, szczególnie uwzględniającej element ludzki, a więc człowieczeństwa, udają się na tak zwane agendy. Są to miejsca i spotkania, i instytucje, w których młodzi adepci, późniejsi kapłani mają nauczyć się pewnej wyobraźni miłosierdzia, a więc wrażliwości na różnego rodzaju osoby, które są doświadczone trudem cierpienia, odrzucenia, niezrozumienia, bezdomności itd. Wydarzenie, od którego chciałbym rozpocząć to nasze spotkanie, związane z domem dziecka w Przemyślu. Otóż w okolicach świętego Mikołaja, wówczas byłem na czwartym roku tychże studiów, z niebiańskim posłańcem i z mnóstwem prezentów udaliśmy się do domu dziecka numer 1 w Przemyślu. Proszę sobie wyobrazić mnóstwo dzieci, każde zachwycone i uśmiechnięte, rozbiegane, bo przychodzi Mikołaj i każdego będzie obdarowywał prezentami. No i tak też się stało. Trudno by sobie było wyobrazić, że jest inaczej. Ale w pewnym momencie w oddali, na skraju tejże sali, była, jak się okazało, 5-letnia Martynka. Wyraźnie niezainteresowana tym, co się dzieje. No i błyskotliwa pani wychowawczyni podeszła do niej i mówi: Martynka, chodź do świętego Mikołaja, mam dla ciebie prezent. No i podprowadza tą Martynkę. Święty Mikołaj, pewny siebie w otoczeniu takich aniołów, jak na przykład ja, przekazuje mu potężny worek, przekazuje Martynce potężny worek ze słodyczami. Ona w deście dezaprobaty go odsuwa. No następuje konsternacja. No jak dziecko nie chce słodyczy, to znajdźcie mi drugie takie dziecko. No ale zapobiegliwy Mikołaj próbuje wręczyć Martynce jeszcze pluszowe misiaki. No ale dziewczynka bardzo stanowczo i tego nie przyjmuje. Ale w ręce trzyma taką kartkę pomiętoloną. Pani wychowawczyni domyśliła się, że prawdopodobnie jest to list do Mikołaja i pyta: Martynka, czy to jest list do Mikołaja? Tak. No i przekazuje, spoglądamy, no przecież same pazdroły, trudno cokolwiek z tego wywnioskować, przecież takie dziecko nie potrafi właściwie malować. No i Mikołaj pyta Martynki, co chciałabyś dostać? A ona z dziecięcym wzrokiem, niezwykle przenikliwym, spoglądając na Mikołaja, z rozbrajającą szczerością odpowiada: daj mi mamusię i tatusię. Pragnienie rodziny wpisane jest w sposób naturalny, no spontaniczny w życie każdego z nas. Tylko prawdziwy dramat się zaczyna wtedy, że jeśli próbujemy zakładać rodzinę, a więc urzeczywistniać tęsknotę naszego życia, która ma być utożsamiana z życiowym azylem, poczuciem bezpieczeństwa, to zaczynają się potężne walki pomiędzy dwoma żywiołami: egoizmu i poświęcenia, ofiarności, obojętności, dyspozycyjności i całkowitego wycofania. Dlaczego tak jest, że coś, co jest przedmiotem naszych największych starań i tęsknot, z czasem może przemienić się na istne piekło? Oczywiście nie roszczę sobie tutaj do tego tytułu, żeby diagnozować to w skali kraju, w waszej miejscowości. Ze względu na moje przebywanie z różnymi ludźmi postaram się wskazać kilka takich newralgicznych sytuacji, które należałoby przemyśleć, jeśli chcemy zabiegać o wspólnotę rodzinną, która daje poczucie bezpieczeństwa i przeświadczenie, że ktoś na nas czeka z miłości i potrzeby. Otóż pierwsza rzecz, która wydaje mi się absolutnie najważniejsza, to fakt, iż nasze domy niestety zamieniamy na salę rozpraw sądowych. Coraz częściej, coraz więcej jest tam kłótni i argumentów, które związane są niestety z krzykiem, a nie chwilą zamknięcia, czy też poprzestania wyłącznie na wymianie argumentów. Dramatem w tym wszystkim jest to, że uczestniczą w tym dzieci. Kto z nas w takich sytuacjach wybuchowości, nerwowości, rzucanych przez kwez i wyzwisk, próbuje myśleć kategorią dziecka, które w miarę upływu czasu boi się wracać do domu, bo domyśla się, że co drugi wieczór zaczyna się i kończy w taki sam sposób. Dopóki nie dojdziemy do momentu, że czasami po prostu trzeba zamilknąć
że argumentacja przyjdzie z czasem, to będziemy niestety temu hołdować. Drugie zagrożenie to chroniczny brak czasu. W wychowaniu niestety mamy takie przeświadczenie, żeby jak najwięcej dzieciom zapewnić i zagwarantować czasu, który ich zajmie. Komputery, spotkania pozalekcyjne, a przecież rodzina to więzi, to wzajemna relacja, chęć bycia ze sobą, przeświadczenie właśnie, że ktoś czeka na moje powroty. Przecież z nostalgią wspominamy takie chwile, kiedy to z tatą jeździliśmy na ryby albo z mamą babraliśmy się w paciarach związanych z plackiem czy przygotowywanymi salotami. Dlaczego tak jest, że nasze życie rodzinne wielokrotnie, pomimo tego, iż fizycznie jesteśmy razem, zupełnie się mija ze sobą? Aktywność zawodowa, towarzystwa, czasami w formie życiowych uników doprowadza nas do tego, że pozostali członkowie rodziny niestety na tym cierpią. Chciałbym przeprowadzić takie doświadczenie, aczkolwiek nie mamy na to czasu i sposobności, ale prawdopodobnie kojarzycie sytuację kogoś, kto stoi ze skarbonką, nie? Proszę sobie wyobrazić, że mam przed sobą skarbonkę. Rodzina to jest taki kapitał na przyszłość. Czasami wiele rzeczy nas naprawdę sporo kosztuje. No to, żeby powiedzieć na przykład ciepłe słowo, wrzucam złotówkę do rodziny, żeby przebaczyć 5 zł. Żeby na przykład okazało się, że pomimo niechęci wyjeżdżam wspólnie na wakacje z dziećmi 10 zł, bo to jest ofiara, to nas coś kosztuje. Ale to jest kapitał, który się zwróci za 15-20 lat. Przestańmy żyć w rodzinach tylko i wyłącznie dniem dzisiejszym. Przeświadczeniem takim, że ile zarobimy, jak zagospodarujemy własny czas, będzie to najistotniejsze i najważniejsze. Wiecie, co jest najgorsze w sytuacjach na przykład mężczyzn? Że kiedy on przychodzi na rozmowę albo próbuje nawiązać, z rozgoryczeniem stwierdza po 25 latach, że jego córka z nim nie rozmawia, bo nie ma tematu. A ja się go pytam, proszę pana, a czy pan kiedykolwiek z tą córką wcześniej rozmawiał? Czy pan ją gdzieś zaprosił? A no nie. Ja dawałam tylko pieniądze, bo moja mówiła, żeby jej dać na studia. 25 lat niby razem, ale osobno. Przecież nigdy nie jest tak i tak być nie może, że czułość, serdeczność, wypowiadane słowo jest przymiotem tylko kobiety. Jedną z najcięższych pokut dla mężczyzn, być może panowie by to potwierdzili, gdyby do mnie chodzili do spowiedzi. Często stawiam pytanie, kochasz pan żonę? Księdza, pewnie. Pierwsza część pokuty, proszę wrócić do domu i powiedzieć żonie, że pan ją kocha. Księdza, ta jej od ślubu tego nie mówi, ona pomyśli, że ja zgubiałam. Dlaczego nie? Panowie, trzeba się uderzyć w piersi. Panie, wy nas do tego motywujcie. No jak wyglądają nasze życzenia na przykład w czasie Wigilii czy śniadania wielkanocnego? Taka podniosła chwila, kiedy czujemy ciężar gatunkowy tego wydarzenia i możliwości operowania słowem, które wiele może zabliźnić. No to jak wygląda reakcja przeciętnego chłopa? Skrobie się po portkach, jakby nie wiadomo co, no i tak patrzy na tą żonę, na te dzieci. No wiesz, no to szczęścia, zdrowia, no wiesz, co ja ci będę gadał. Starajmy się zrozumieć, że subtelność, czułość to jest naprawdę coś istotnego. My czasami od tego stronimy, bo nam się wydaje, że jest to takie niemęskie, ale generalnie doprowadza to do tego, że nie składamy tego kapitału w konkretnych ludziach. Ileż tam zostaje tej aktywności zawodowej i towarzyskiej? Do którego roku życia? I mając 50 kilka lat, ani się obejrzymy, a zobaczymy, że te osoby się od nas izolują, że my nie znajdujemy tematu. Że dotychczasowe kłótnie, brak zainteresowania, szukanie alternatywnych zajęć, byle nie być i nie wyjeżdżać ze sobą. W pewnym momencie dzieci nie wracają do domu. Dlaczego? Bo dom był dla nich tylko przechowalnią. Domów nie należy reformować. Domy należy formować. Coś się z nami dzieje, że przyjmujemy w wielu sytuacjach postawę iście roszczeniową, pretensjonalną.
takiego życiowego pasożyta, że każdemu się tylko należy, jakiś ścisły podział obowiązków, zobowiązań i ani krzty w jedną i w drugą stronę. Stygmatyzujemy siebie nawzajem, a przecież zasada dyspozycyjności, otwartości, szczerości powinna znamionować nasze relacje. Rzeczą bardzo ważną jest poszanowanie, jeśli w naszych domach znajdują się osoby starsze, nasi rodzice. Mamy tego świadomość, że my to tak dyskretnie i pięknie określamy mianem konfliktu pokoleń. O, mówię teraz o relacjach między innymi z naszymi rodzicami, bądź też z teściami. No, nie podchodź do ognia w oparze, ale do czego zmierzam? Są pewne sytuacje, które na pewno są uprawomocnione do tego, żebyśmy zachowali pewien dystans. Natomiast proszę tego nigdy nie robić w obecności dzieci. Jest taka kaznodziejska opowiastka, ona się życiowo sprawdza. Zamieszkało młode małżeństwo wraz ze swoimi rodzicami. Mieli trójkę dzieci. W pewnym momencie ojciec młodej kobiety, małżonki, no zachorował na chorobę Parkinsona. Zaczęło go trzęść i rozlewał siłą rzeczy zupę. Przeniesiono go do kąta. Kupiono mu plastikową miskę, żeby nie stukł talerza. No ale i ta się wywracała. Ostatecznie kupiono mu miskę i talerz z drewna. Po 6 latach zdziwiony ojciec spogląda na syna i pyta się go: Kuba, co ty robisz? Mówi: jak to co? Rzeźbię ci z drewna talerz na starość. Niedaleko pada jabłko od jabłona. Jeśli nie wyrażamy szacunku wobec naszych rodziców i teściów, nie łudźmy się, że w przyszłości mamy prawo tego oczekiwać od naszych dzieci, bo tak nie będzie. Małżeństwo i rodzina zawsze jest kwestią ścierania się żywiołów. Ale trzeba szukać sposobności i miejsca, żeby je zjednoczyć. Takimi miejscami niewątpliwie są wszelkiego rodzaju święta, rocznice, ale także dar wspólnej modlitwy pacierza, którego my kompletnie nie doceniamy. A praktyka życia jest prosta. W takiej sytuacji już nikt się nie wydziera, trzeba zamilknąć, chwycić ten dziesiątek różańca w poczuciu jakiejś solidarności, przyzywania Bożej pomocy, które jest w stanie chociażby wyciszyć emocje, czy przyzywać Bożej pomocy, która przemieni nasz umysł i serce. Nikt tego za nas nie zrobi. Dlaczego nie korzystamy z takiej pomocy? Coś jest nie w porządku. I ostatnia przestroga, moi drodzy, coraz powszechniejsza. Proszę was o to i tylko to mogę zrobić. Zważajmy na słowa, które wypowiadamy wobec dorastających dzieci czy kogoś, kto na przykład jest za granicą. Ja rozumiem, że czasami jest bólem ojca czy matki, że na przykład córka czy syn żyją w związku niesakramentalnym, czy że nie chodzą, jak to mówimy, do kościoła w niedzielę. Wiecie, co to dla nich znaczy, jeśli tato powie: wynoś się z domu, nie chce się więcej na oczy widzieć. Nikt nie ma prawa, nikt, zamknąć drzwi naszych domów. Są dwie rzeczywistości powrotu: Bóg i dom. Jak zamkniesz te drzwi, to kogoś skazujesz na banicję. Możesz ubolewać, może ci być przykro. Nie używajmy słów wynocha. Nie chodzisz do kościoła, nie chce cię znać. Nie znamy powodów, dla których to ktoś robi. Może trzeba przemawiającego świadectwa, modlitwy wstawienniczej. Nigdy nie zamknijcie drzwi własnych rodzin na Boga i na powrót do domu. Najgorszą rzeczą w życiu, jaką chyba człowieka może spotkać, to przeświadczenie, że nikt na niego nie czeka. Nieopodal was, na ulicy Sanowej, kilka lat temu miałem takie doświadczenie jednego z panów. No jak to chłopy? Pytałem ich: to słuchajcie, jadę tam do Warszawy, coś tam mam powiedzieć. Co mam powiedzieć? No to jak to? Nie wiem. Ja to tam, księżonku, podam babę mi przywieźć, drugi coś tam tego. Ale jeden pan stał
na środku sali, mówi tak: powiedz im, że najgorsze w życiu jest sytuacja, w której nikt na ciebie nie czeka. A ja tak po prostu spontanicznie powiedziałam: tak, tak, rozumiem. A on przyskoczył do mnie, złapał mnie i mówi: co ty, chłopie, rozumiesz? Na ciebie zawsze ktoś czeka. Mama, tato, jeśli masz rodzeństwo, ludzie w kościele. Czy miałeś kiedykolwiek taki moment, że nikt na ciebie nie czeka? Nigdy nie zamknijmy domów i drogi do Boga ludziom. Nie narzucajmy im, jak ma być. Dajmy im po prostu poczucie tego, że na nich czekamy.